Krakowa na czele z panem Janem Pałygą. Związek Sybira, komendanta Gminnego Związku Ochotniczy Straży Pożarnych w Przybornie, pana Jacka Burego. Zagospodarowania lasu. Witam równie serdecznie przedsiębiorców lokalnych. Witam poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Łowieckiego Bażant w Przewornie, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Przewornie, Związku Sybiraków z Ziębic, delegację strażaków z terenu. Przewodnie podjęliśmy inicjatywę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wisława Komorowskiego, aby upamiętnić 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności w wyborach 4 czerwca 1989 roku oraz demokratyczne przemiany w kraju i na świecie z zasadzeniem drzewa będącego synonimem długowieczności. Możliwe to było dzięki zaangażowaniu i pomocy pracowników Urzędu Gminy, którzy dołożyli wszelkich starań, aby miejsce sadzenia dębu wyglądało godnie i należycie. Proszę orkiestrę o akompaniament. Thank you.
liturgiczne wspomnienie świętego Marcina z Turku, biskupa. Także uświadamiamy sobie, że tą chrześcijańską tożsamość stanowi krzyż. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. To cierpienie podzielonego narodu zaowocowało niepodległością w listopadzie 1918. Ale niepodległość nasza była także wypracowana. Niepodległość została wywalczona. Wspominamy tutaj choćby trzy słynne powstania. Kościuszkowskie z 1794 roku, listopadowe z 1830 i styczniowe z 1863. Panie wójcie, serdecznie dziękujemy o pamięć już chyba od dwóch kadencji co najmniej. Tutaj przebywamy w towarzystwie mieszkańców Przeworna w waszym uroczystym święcie. Korzystając z okazji, że nasze drogi się rozchodzą, bo pan wójt odchodzi z gminy, dlatego chciałbym wręczyć tą wiązankę kwiatów, dowód i symbol naszego wspólnego zaangażowania w krzewieniu idei. Zanim zaproszę Państwa na nasz spektakl, pragnę podziękować. Dziękuję moim uczniom, dziękuję nauczycielom, pani Grażynie Tosik, pani Edycie Szpak, panu Piotrowi Drozdowi, panu Piotrowi Kochowi za włożony trud i wysiłek w przygotowaniu tej uroczystej akademii. Za chwilę obejrzymy najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Dlatego z wielką przyjemnością zapraszam Państwa na tą uroczystą akademię przygotowaną przez uczniów i nauczycieli publicznego gimnazjum w Przeworniu. Dziękuję bardzo. Rytmem młodych serc, niespokojne dni.
chwilach, gdy najlepsi synowie i córki naszej ojczyzny pod sztandarami z hasłem honor i ojczyzna stawali do walki, żeby Polska była Polską. Ale gdy ręce opadły w niemoc i skuliły się słowa, ta sama niewola powodowała, że Polska trwała uparcie na modlitwie z nadzieją na lepsze polskie jutro. Poprowadzę cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę, abyś się nie bała. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówię. Złoty Ruch zaczął dla Polaków w 1914 roku, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa. Po raz pierwszy pękł sojusz państw zaborczych i wystąpiły one zbrojnie przeciwko sobie. Chciałbym podziękować najpierw wykonawcom, uczniom naszego gimnazjum w Przewodni, pogratulować nauczycielom na czele z panem Piotrem. Różne myśli mi się kołaczą w głowie, bo właśnie, ale to, co się nasuwa. Jeszcze raz dziękujemy za ten spektakl, za przejmujący spektakl i fragmentami nie tak całkiem amatorskich. Wiało naprawdę wielkim profesjonalizmem. Życzę. Słuchając wielu z was, myślę, że możecie na deskach stolicznych szukać w życiu sukcesów. Tego wam życzę, a za dzisiaj dziękujemy.